Bardzo ważną rzeczą jest, aby w trakcie wykonywania ćwiczeń leczniczych pomiędzy każdymi seriami robić przerwę i ewentualnie wdrażać w tą przerwę ćwiczenia oddechowe, które powodują, że organizm się troszkę zregeneruje, odpocznie przed kolejną serią. Przykładowym ćwiczeniem oddechowym jest pozycja wyjściowa, czyli leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia, kolana i biodra zgięte, stopy postawione na materacu, oparte na materacu. Następnie bierzemy wdech nosem, powolutku jednocześnie unosimy ręce do góry i powolutku wracamy wydech ustami i powtarzamy. I powtarzamy maksymalnie 10 razy w jednej serii, powolutku oddychamy, rozluźniamy i poprawiamy ruchomość tkanek w obrębie klatki piersiowej.